Najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym roku składa sponsor programu firma Matejka. Na program zaprasza właściciel marki Zamkowe. Co ma piernik do Nyskiego Trytona? Tryton to symbol Nysy, piernik Torunia, ale jak się okazuje, także w Nysie nie brak okruchów, przepraszam, śladów, rozwijanego tu przez wieki piernikarskiego rzemiosła. O Nysie, pachnącej piernikiem, a więc najbardziej świątecznym z wypieków, opowie nam Kazimierz Staszków, znawca dziejów miasta i amator tych korzennych ciastek. Spotykamy się pod Trytonem. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszą podróż przez tą Nysę z piernika zaczynamy przy symbolu miasta, czyli przy fontannie Trytona. Z piernikami fontanna niewiele ma wspólnego, chociaż została wzniesiona w tych czasach, kiedy to piernikarskie rzemiosło tutaj kwitło. W tle mamy ulicę, w której właśnie na kilka tygodni przed świętami roztaczały się wspaniałe zapachy przypraw przy właśnie wypieku pierników. Pachniało piernikami, bo tu, przy ulicy Celnej, mieściły się warsztaty miejscowych piernikarzy. A drugi taki trakt główny, przy którym też mieściły się te warsztaty, to była ulica Wrocławska. Przyprawy korzenne z kolei, bardzo ważny składnik piernika. Podstawowy praktycznie. Zapewniające mu ten aromat i piernikowy smak, miały docierać do Nysy Via Regia, czyli tą drogą królewską, która tędy właśnie wiedzie. Tak, bo Nysa praktycznie powstała na skrzyżowaniu dwóch bardzo ważnych szlaków handlowych w ówczesnej Europie. Także wszystkie karawany, które podążały przede wszystkim te z południa, no musiały zahaczyć o Nysę. Zahaczyć o Nysę i tutaj te towary wystawić. Z handlowym dziedzictwem Nysy związana jest ta budowla, Dom Wagi Miejskiej. Dziś powiedzielibyśmy Urząd Celny. Wszystkie towary przywożone do miasta, a więc także przyprawy, były tu obowiązkowo ważone, mierzone, tak by pobrać od nich opłatę celną. Ulicą Celną podążamy teraz w stronę Rynku Solnego. To miejsce bywa porównywane do rzymskiego Kwirynału, bo Nysa, jak wiadomo, jest też nazywana śląskim Rzymem, a czasami śląskimi Atenami. Wkraczamy w obręb Rynku Solnego, tak? Rynku Solnego, tak, no, który świadczy o tym, że Nysa kiedyś była bardzo ważną metropolią, bo specjalne place do handlu solą znajdowały się w okresie średniowiecza w wielkich metropoliach. Spacerując, gawędzimy o piernikach i przyglądamy się pięknym nyskim zabytkom. Z pewnością można by je odwzorować w piernikowym cieście. W końcu domek z piernika to cukiernicza klasyka. Wróćmy na chwilę do naszych pierników. Sól do pierników widziałam w niektórych przepisach. Szczypta soli pojawia się jako składnik ciasta. Tak, bo przede wszystkim nic tak nie podkreśla subtelności wszelkiego rodzaju smaków, jak właśnie ta symboliczna szczypta soli. Pan się pochwalił przed nagraniem, że jeśli chodzi o te tradycje piernikarskie, to one są również żywe w pana rodzinie. Tak, bo moja babcia przed wojną była również cukiernikiem, także już mogę w ten sposób bardziej utożsamiać się z Nysą i właśnie to, czego się od niej jako dzieciak mały nauczyłem, w dalszym ciągu tradycje kultywujemy. To są właśnie wspaniałe pierniki.
w Bazylice Świętych Jakuba i Agnieszki, miejscu polecanym turystom w każdym folderze o Nysie, można znaleźć twardsze nawet od piernika do wody na tutejsze piernikarskie dziedzictwo. Wygląda jak Jan Kochanowski. Jak Jan Kochanowski. To podobieństwo nie tylko mnie wydało się uderzające. Wizerunek piernikarza pokazany w redakcji wzbudził reakcje podobne do mojej. To jednak nie mistrz słowa z Czarnolasu, a mistrz piernikarski z Nysy. Herr George Klar Burger, czyli mieszczanin? Mieszczanin, tak. No on zresztą to był jeden z takich bardzo wybitnych patrycjuszy Nysy. To jest epitafium Zuzanny i Jerzego Klarów, najsłynniejszych nyskich piernikarzy. W innych częściach Polski wielu książąt nawet takich epitafiów nie posiada. Także to świadczy o tym, jak to musiało być prestiżowe i bardzo oczywiście finansowo dochodowe przedsięwzięcie. Rękawice w dłoni to jest podróżnika, atrybut podróżnika, i to świadczy, że on te pierniki rozwoził nie tylko po regionie, ale myślę również, że po sporej części Europy. Trochę wiadomości o nyskich piernikarzach znajdziemy też w Archiwum Państwowym w Opolu. Ślady piernikarzy nyskich znajdujemy w zespole cechy miasta Nysy, gdzie prezentują oni jedną z form działalności cechowych. Wśród archiwalnych dokumentów zachowały się m.in. księgi rachunkowe czy księgi przyjęcia na naukę zawodu. W Nysie czeladnik musiał terminować u mistrza od 3,5 roku do 4 lat. I tutaj mamy konkretne nazwiska i konkretne osoby, które zostały przyjęte do mistrzów piernikarzy w Nysie. Czyli na przykład 11 października 1874 roku na naukę zawodu zostaje przyjęty Alois Petzold z Mogwic do mistrza cechowego Franza Springera na 3,5 roku. Tutaj wyznaczony jest okres nauki od 1 lipca 1874 roku do 1 stycznia 1878 roku. Tyle miał terminować u mistrza uczeń. Praca piernikarza do najłatwiejszych nie należała. W Toruniu na przykład mistrzowie wymagali od uczniów tężyzny i sumienności. W Nysie musiało być podobnie. Wśród nazwisk wymienionych w tych starych cechowych dokumentach znaleźliśmy i takie – Klar, a dokładnie Johann Klar. Czyżby potomek Georga, którego wizerunek utrwalono na wieki w nyskiej katedrze? Co jeszcze znajdziemy? Oprócz oczywiście ksiąg dochodów i wydatków cechowych, znajdujemy w księgach zapisy prezentów, jakie piernikarze nyscy obdarowywali przyjezdnych gości. I jednym z takich zapisów jest informacja z 1792 roku, kiedy Ludwik Szenek z Berlina otrzymuje do rąk własnych prezent. No, prezent od piernikarzy, myślimy, że był to właśnie piernik. Bo przed wiekami piernik był towarem luksusowym. Prezent z piernika był więc na pewno podarkiem godnym. Wracamy do Nysy. W forcie Świętej Jadwigi, gdzie mieści się miejska informacja turystyczna, szukamy adresu, pod którym dzisiaj robi się pierniki. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy... Bo słyszałam, że u Państwa taką informację otrzymam, gdzie mogę się wybrać tu w okolicy na warsztaty robienia pierników. Tak, u nas w okolicach niedaleko Nysy, w miejscowości Koperniki, znanej z tego, że stamtąd pochodzi lud Mikołaja Kopernika, można zapisać się na warsztaty pieczenia pierniczków. Szlak niebieski tutaj prowadzi, szlak kopernikowski jest typowo turystyczny właśnie wokół Nysy przez Koperniki na Łąkę. Czy szlak piernikowy też jest w Nysie może wytyczony? Jeszcze typowy nie, ma. Nie jest nie tylko ma, typowo tak? Kopernikowski. A to nawiązuje właśnie do Kopernika, do rodu Kopernika i do samych pierników.
Udajemy się więc do Kopernik w gminie Nysa, gdzie piernikarskie tradycje tej ziemi rozwijają się dziś w najlepsze, dzięki staraniom tutejszych gospodyń ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi. Panie pokażą nam, jak zrobić pierniczki, a ja wystąpię w roli podkuchennej, czyli pomocniczki. Zacznijmy od składników na piernikowe ciasto. Przede wszystkim najważniejszym elementem w piernikach to jest korzenie, które dają aromat, zapach. Mieszamy je z kakaem. Oczywiście dwa rodzaje mąki, mąka żytnia, mąka pszenna i cukier. Miód oczywiście naturalny, niesztuczny, bęboże. I tłuszcz. I tłuszcz. Tej mąki naszykowały Panie tyle, że to nie wyjdzie taki mały piernik domowy, to będzie taka trochę większa porcja, więc jest nam potrzebne wsparcie, bo we dwie nie damy rady. Nie, nie damy rady, mamy tutaj wyspecjalizowaną ekipę. W sumie ile osób zajmuje się tu w Kopernikach pieczeniem pierników? Osiem. Osiem pani, osiem gospodyń, nie sześć, bo wtedy nie byłoby co jeść. Nie. Jest osiem pań, no czasami któraś wypadnie, ale praktycznie każda wie. Każda ma zajęcie swoje, także rozumiemy się bez słów i każda, myślę, ma swoje miejsce przy tym stole. Pierwszy etap przygotowywania ciasta. Tak. Tutaj cukier skarmelizujemy też. A tu już tłuszcz się topi, trzeba połączyć z miodem, z przyprawami. Żeby cukier nie spalić, bo będą pierniki gorzkie, jak tam mieszamy miód z tą margaryną i z tymi przyprawami też, żeby nie zagotować, bo później jak zagotujemy, te pierniki są takie twarde, musi przestygnąć. Jak przestygnie, to wtedy dajemy tam do tego mieszadła, dajemy jeszcze jajka całe, dajemy amoniak i sodę. No proporcji nie podaję, bo to jest jakieś tajne dla nas. Mąka idzie żytnia i mąka idzie pszenna. Ciasto jest już wyrobione, teraz pani widzę porcjuje, każda z pań dostaje swoją porcję do wywałkowania, tak? Masz Kasia za cienko. A co ty opowiadasz? No ja. Za cienko? Za cienko? Złożyć w pół? No, na pewno za cienko. Palca przyłożyć. Prawie tak o, jak leży palec, a tu już ma pani całkiem cienko. Ręką przejechać i pani... Jak teraz uratować ten piernik? Tu przejechać, tak? O, tu do końca. Dobrze, ale tu już jest za cienko? Serca, kwiatki i gwiazdki. Trzy rodzaje, wtedy na przemian. Robimy też takie ładne, ażurowe na choinkę. Zdobimy tym lukrem i na choinkę. Ja mam takie obawy, że gdybym udekorowała choinkę piernikami, to, że niewiele by do świąt się uchowało. A my mamy takie już 3 lata schowane, że już nikt nie je, bo takie twarde, a wyglądają tak samo. Czy z Torunia już ktoś też przyjechał na warsztaty? Nie, jeszcze nie. Ale pierniki wysyłacie. Jest pani od przygotowania lukru. Jest pani, która się zajmuje... Piecowa, tak. Pilnuje, żeby się pierniki nie spaliły. Wyciąga te pierniki, kładzie na stół. I to jest jej zajęcia. Proszę, to jest bubel jak nic. A to mój? A ja nie wiem. To był placek przewałkowany cieniej od tego i jest, widać różnicę, prawda? Ten jest cieńszy. Czujesz, ten przewałkowany placek to mój? Nie, naszym paniom też się zdarza. Proszę uwierzyć, nie jest źle, bo to się wszystko zgubi, ale różnica jest. Na Euro 2012 piekłyśmy pierniki, gmina była we Wrocławiu z nimi. Specjalne etykietki były. Tak jak kiedyś Nysa z pierników słynęła, to dzisiaj tak. Chwali się produktem z Kopernik nieopodal Nysy. Tak jest. Tu jest białko i cukier puder tylko. Tylko muszę więcej cukru dosypać, robi się takie gęste, później się daje do szprycy i robi się zdobienia. Ja będę panelem organoleptycznym, czyli skosztuję, czy wszystko jest jak należy, czy smakują tak jak prawdziwe pierniki. Proszę degustować. No i mięciutkie. Bardzo dobre. Mięciutkie, piernikowe,
i słodkie. Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia życzą gospodynie z Kopernik. Najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym roku składa sponsor programu firma Matejka. Na program zaprosił właściciel marki Zamkowe.